gmina, samorząd gminny to jest taki organizm, który ma przede wszystkim zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Wśród tych potrzeb jest wymieniona pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze, a także generalnie zaspokajanie potrzeb zbiorowości osób najsłabszych. Dom dzienny Senior Plus uważam za otwarty. Tu proszę ściągać buteczki, wieszać sobie na wieszaku, bo w środku jest bardzo ciepło. Dom dzienny Senior Plus musi być czynny 8 godzin. My chcemy zrobić tak, żeby był czynny 10, ale po prostu pracownica jedna przyjdzie wcześniej, druga wyjdzie później. Bo o różnych porach seniorzy mogą przychodzić na 7:30, a mogą przyjść na 8:00, tak żeby te 10 godzin z zakładką po jednej godzinie był czynny. A po południu, bo jeśli oczywiście Hanna zechce, będzie miała swoje próby i swoje spotkania. We współpracy z GOK-iem będziemy tu animować inne działania, ponieważ ogrzewanie i tak na tą pompę jest i funkcjonuje cały czas. Budynek jest zrobiony i żal, żeby drugą połowę dnia stał pusty. Nie są możliwe najmy komercyjne i dobrze, to się przynajmniej nie zniszczy. To jest trwałość projektu. W związku z tym musi to być tylko tak, jak jest w tej chwili, czyli że po kosztach.